Znana międzynarodowa artystka Justyna Harris w rozmowie z księciem nastroju też ma do niego zapytanie. Mieczysław Święcicki będzie opowiadał o swoich przygodach. Czy może pan jednym zdaniem zdefiniować kobietę? Jednym zdaniem. Może być dwoma albo trzema. Więc może na razie zostawmy to jedno zdanie, ale... Nie nakrywa się. Czekaj, bo tu się coś... Jestem przekonany, że jest tyle zdań w kobietach, ile jest kobiet. Każda jest kobieta indywidualnością. Mogą się różnić urodą, intelektem, figurą, no i innymi przymiotami, które każda kobieta ma swoje. Natomiast z praktyki wiem, że każdą kobietę trzeba traktować nie po macoszemu właśnie. W tym pytaniu było, że kobiety podobno czegoś chcą, do czegoś dążą, to realizują, zdobywają i nikt się temu nie oprze. Natomiast ja jestem przekonany, że kobieta wtedy zaczyna walczyć i szaleć, jeżeli nie zdobywa, ma problemy w opanowaniu tego mężczyzny, na którym jej zależy. I kobieta to znam i z praktyki, i z życia, i z naukowych przekazów, że kobieta, żeby dojść do celu i zrealizować swój cel, wszystko zrobi to, o co ją poprosi ten właśnie mężczyzna. Ten wybrany. Ten wybrany, bo nie zawsze od pierwszego mrugnięcia oka kobiety i od pierwszego uśmiechu każdy idzie na tę właśnie, na ten lep, że się powiedzmy. Lep, tego dobrego słowa znaczeniu, ale w każdym razie są mężczyźni toporni, są mężczyźni twardzi. To właśnie oni prowadzą właściwie całą grę. I w tym przypadku... Ale kobiety uważają inaczej, prawda? Prawdopodobnie, ale naukowe jest twierdzenie takie, że kobieta zrobi wszystko, o co ją poprosi mężczyzna, naturalnie. Którego ona kocha, tak? Usiłuje. Nie musi kobieta kochać, ona chce go zdobyć z różnych pobudek. Naturalnie, między innymi, powinno jej na niej zależeć jego wdzięk, uroda, no i inne jeszcze przymioty, które powinien mieć mężczyzna. No w każdym razie naukowo jest to dowiedzione i dowiedzi to najwięksi naukowcy, no powiedzmy amerykańscy, żeby usłyszeć to niby jak to nazwać, no sakramentalne tak, kobieta może zrobić najgorsze wymyślone rzeczy, które ją poprosi mężczyzna. Ja myślę, że jeśli mogę powiedzieć, ja mam troszeczkę inne zdanie, bo myślę, że to jest wszystko kwestia tego, kto jest króliczkiem. Ja wolę być króliczkiem. Zawsze wolę być króliczkiem. Ja jestem króliczkiem. Myślę, że to są również priorytety, tak mi się wydaje, którymi się kobieta kieruje. I tak jak patrzę po kobietach, po koleżankach, znajomych, to
Ja bym powiedziała w ten sposób, że są kobiety zdesperowane i to jest właśnie ten gatunek, o którym tutaj mówimy. I są kobiety, które znają swoją wartość. I to są właśnie te króliczki. Ja bym to określiła w ten sposób. Nie chcę tutaj oczywiście dyskutować, ale tak jest. Może jestem staroświecki, ale w każdym razie wiem o tym i prawdopodobnie w moim przypadku ta moja jakaś taka królicza natura diagnoza jakby się sprawdzała. Ja od kobiety nie żądam cudów. Kobieta powinna się brać kogoś taka, jaka ona jest, a wtedy dopiero wyszukiwać w niej tych innych jeszcze dodatnich i być może nawet interesujących, żeby nie powiedzieć ujemnych, doznań. Na tym polega ekspresja w życiu między mężczyzną a kobietą. Jeżeli ona ginie, to znaczy, że jest chyły jakiegoś w ogóle zainteresowania i uczucia. Natomiast trzeba podniecać, trzeba wyszukiwać cały czas ekspresję szukania siebie. W każdym caru, a szczególnie właśnie między innymi, to sprawdzianem tego zawsze jest, jeśli wydaje miłość, to znaczy serce. Jeżeli on jest i spełnia się, to murowany, że ten związek przetrwa wszystko. Bo to jest wartość niezmienna, uczucie to jest wartość. Nie znaczy niezmienna. To, że nie przemija, oczywiście, że przemija. Nie znaczy to, że człowiek nie byłby człowiekiem, gdyby nie miał przygód. Tylko zdaje się w świecie zwierząt. Jest wierność, tak jak u wilków. Łabędzi, kiedy jeden ginie, drugi pozostaje sam. U ludzi, są bardziej rozwinięci, bardziej ciekawi i zainteresowani innymi rzeczami. Dlatego też trzeba się tego nauczyć, ażeby opanować zazdrość, opanować właśnie te emocje, ale to z czasem, z latami one już nie są takimi ulotnymi, one stają się już warunkami. Starość staje się bardzo okrutna w egzekwowaniu szacunku, miłości, terminu, no i innych jeszcze rzeczy. Weryfikuje wszystko. Przekłada się już na materialne sprawy, życiowe. Już życie jest twarde, już jest na pewno absorbowani jesteśmy różnymi sprawami, dlatego też to, co było na początku, ta łagodność, subtelność i dochodzenie do siebie gaśnie. Ale spotkałem takich ludzi, którzy już u schyłku życia, nawet przed śmiercią, trzymają się za ręce i chodzą i kwitnie w nich to przerodzenie miłości, wielką miłość, która jest właśnie przyzwyczajeniem i bez siebie nie mogą żyć, chociaż mąż ma pretensje do żony, że mu źle wypracowała 100 lat temu chusteczkę do nosa. I mogą być tego typu korespondencje, które jak gdyby w dalszym ciągu to powracanie do tych pierwszych uniesień daje taką małą szansę utrzymania związku. Jeżeli i mężczyzna, i kobieta czują taką potrzebę i żyją tymi wspomnieniami. Chusteczka do nosa też może być ciekawym tematem na rozmowę. No tak. Szukanie piękna w rzeczywistości. No tak. Jak widzimy, ta część doświadczenia, którą nam przekazuje tutaj mistrz w obecności cudnych, pięknych kobiet, stale pozostaje ta sama i jest dowodem na to, że właśnie tutaj, w Krakowie, w piwnicy pod Baranami, setki przepięknych dziewcząt, kobiet z wielką atencją przychodziły, wsłuchiwały się w wspaniały głos i opowieści mistrza. Mistrzu. Możesz powiedzieć arcymistrzu. Arcymistrzu.
czasem. Ale rzeczywistość jest taka, że kobiety kochają uszami, więc nie dziwmy się, że wszyscy kochamy mistrza i głos. Dziękuję.